A witam Was. Teraz pokażę Wam, jak zrobić reset centralki napędu Nice Aria 200. W tym celu musimy sobie otworzyć bramę, tak żeby centralka na nowo wczytała kąty otwierania. Teraz tak, dobra, wcisnę się tu jakoś. Przytrzymujemy przez chwilę te dwa środkowe przyciski. OK, teraz ten drugi z góry, czyli P2, na chwilę. OK, L3 powinno mi się tu zaraz zaświecić. Jest, zaświeciło się i teraz wciskam L3. Jeszcze raz. O. Teraz załapało. Jak widzicie, brama tutaj mi się teraz zamyka. Czyli programuje się, wczytując sobie kąty. Dobra, centralka teraz programuje się. I teraz, jak widzicie, na nowo brama otwiera się. Także wczytuję sobie te kąty otwierania. No i tam pewnie te inne urządzenia. No i teraz powinna się zamknąć na amen i możemy przystępować do wczytywania pilotów.